Jednym z punktów marcowej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego było wręczenie odznaki honorowej zasłużony dla Województwa Podkarpackiego. Otrzymał ją pośmiertnie Marek Tenerowicz. Zanim wręczono odznakę, Władysław Ortel, marszałek województwa podkarpackiego, odczytał laudację. Można by rzec, honorujemy prawdziwego człowieka renesansu, dla którego wielką wartością była praca na rzecz dobra wspólnego, bez oglądania się na partykularne interesy, a którego zaangażowanie, pasje i talenty pozwoliły wzrastać oraz rozkwitać wielu cennym dziełom w przestrzeni publicznej. Takich ludzi honorujemy. Szanowni Państwo, świętej pamięci Marek Tenerowicz urodził się w 1948 roku w Krośnie. Odznakę odebrała żona Elżbieta Tenerowicz wraz z córką Iwoną, która podziękowała za ten zaszczytny tytuł dla swojego taty. Jesteśmy zaszczyceni faktem, iż nazwisko naszego taty znalazło się w gronie tak zacnych osobistości. Cała działalność naszego taty wynikała z woli przekonań i miłości do ojczyzny oraz szacunku do ludzi, aniżeli zabiegania o stanowiska czy uznanie. Niemniej czułby się z pewnością doceniony i wyróżniony, otrzymując tak wyjątkowe odznaczenie z rąk osób, którym tak jak jemu losy kraju, a przede wszystkim naszego pięknego regionu, nie są obojętne. Marek Tenerowicz był opozycjonistą, wybitnym działaczem społecznym, pasjonatem lotnictwa, nauczycielem i wychowawcą młodzieży.